W dzisiejszym fleszu zapraszamy do udziału w historycznym pochodzie borowiaków. Niebieska linia dla ofiar przemocy domowej. Oferta specjalistycznego ośrodka wsparcia. Lokalna grupa działania zaprasza przedsiębiorców. Dzień dobry, tu starosta tucholski Michał Mróz i burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. Zapraszamy Państwa jutro, w sobotę 20 lipca, do Tucholi. O godzinie 12 przez miasto przemaszeruje historyczny pochód borowiaków, czyli barwny korowód 500 osób w historycznych strojach. O 13 rozpocznie się Dzień Folkloru Borowiackiego. Oba te wydarzenia są częścią 60. Dni Borów Tucholskich. Do zobaczenia w Tucholi, w sobotę, w samo południe. Ogólnopolskie Pogotowie oferuje pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Osoba doznająca przemocy może skorzystać z ogólnopolskiego telefonu, który czynny jest całodobowo, jest on bezpłatny, pod numerem telefonu 800 120 002. Można uzyskać wsparcie specjalistów, informacje na temat cyklów zjawiska przemocy oraz różnego rodzaju form pomocy, którą mogą uzyskać osoby doznające przemocy. Kontaktując się poprzez skrzynkę mailową, którą prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia, można uzyskać informacje o prawach oraz procedurach rozwiązywania sytuacji doznawania przemocy w rodzinie. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia jest prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, mieszczący się przy ulicy Przemysłowej 6, oferuje również pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie w formie całodobowej. Pod numerem telefonu 52 5540 045 można również uzyskać telefoniczne wsparcie w sytuacji kryzysu oraz informacje na temat możliwych form wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Kontakt przez skrzynkę mailową pod adresem drogapopomoc@tuchola.pl. Kontakt z klientem poprzez skrzynkę mailową umożliwia nam przekazanie informacji na temat zjawiska przemocy, ale również staje się pierwszym kontaktem z klientem, który prowadzi do odzyskania spokoju i stabilizacji życiowej. 30 lipca o godzinie 9 partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na rozwój istniejących przedsiębiorstw w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju DKL do Borowiackiej Grapy. Spotkanie odbędzie się w Księżnicy Tucholskiej, ulica Pocztowa 7B.